Halo, halo, dobry wieczór. Witam serdecznie i pobożnie z Rotterdamu. Jak w jednym ze wstępów do piosenki podczas koncertu mawiał Jacek Kaczmarski, tym razem nie o polityce, lecz o miłości. Zaproponowałem ten temat, ponieważ jest fundamentalny, mimo że często się o nim rozmawia, jest to rzecz, podejrzewam, najważniejsza w życiu każdego z nas i w jakim stopniu każdy z nas czuje się w tej sprawie ekspertem, to jednak przyglądając się dynamice przeżycia miłości, jaką reprezentują ludzie w różnych epokach i w naszych czasach, warto o tym rozmawiać, warto rozszerzać wyobraźnię, warto zwracać uwagę na rozmaite problemy, jakie z miłością są związane, z jej doświadczeniem, z tym, jak ją rozumiemy, jak ją próbujemy przeżyć, jak ją próbujemy realizować, budować w relacjach, tworzyć w relacjach międzyludzkich. We wstępie do tego dzisiejszego live'u zaproponowałem fragment z książki Cliffa Staplesa Lewisa, Cztery miłości, żeby już w ten sposób zasygnalizować, że kiedy mówimy miłość, to nie możemy myśleć, nie powinniśmy myśleć w taki oto sposób, że miłość jest jedna. Doskonale znamy powiedzenie, że miłość nie jedno ma imię, lecz jednak w praktyce, kiedy używamy tego słowa, zawężamy bardzo potężne, bardzo szerokie, bardzo bogate doświadczenie miłości do najczęściej do zakochania bądź miłości rodzicielskiej. Dlaczego tak sądzę? Ponieważ kiedy rozmawiam z ludźmi i pytam o to, czy przyjaźń jako relacja między ludźmi jest miłością, to najczęściej bywają zakłopotani, ponieważ gdzieś podskórnie czują, że może przyjaźń ma coś wspólnego z miłością, ale jednak niekoniecznie. To przecież nie o to chodzi. Jak miłość, to miłość między matką a dzieckiem, ojcem a dzieckiem. Miłość to, co się dzieje między kochankami. Kiedy na przykład podczas kursów przedmałżeńskich stawiam na baczność dwójkę nupturientów, kandydatów do małżeństwa i pytam ich najpierw o to, czy na przykład panie Waldku, czy kocha pan panią Alicję. On oczywiście nieco zawstydzony, ale oczywiście mówi tak. A potem pytam panią Alicję, czy kocha pana Waldka. Ona też odpowiada tak. Zwykle kobiety odpowiadają bardziej otwarcie i chętnie w tej materii. Ale gdy następnie zapytam owych nupturientów o to, czy mnie kochają, no to są zdziwieni, kiedy na przykład wprost zapytam pani Alicję, a mnie pani kocha, no to ona czuje się zobowiązana przez miłość do pana Waldka jednak temu zaprzeczyć, a kiedy pana Waldka zapytam o to, czy mnie kocha, to zaczyna podejrzewać mnie o to, czy przypadkiem nie jestem homoseksualistą. Ja się oczywiście uśmiecham i mówię, a widzicie państwo, zastanówmy się, z czego to się bierze, że w momencie, kiedy was zapytam o to, czy mnie kochacie, to czujecie się zakłopotani z różnych powodów i nie potraficie odpowiedzieć, a przecież jeśli jesteście na kursie przedmałżeńskim, przygotowującym do sakramentu małżeństwa, to dosyć oczywiste powinno być to, że jako chrześcijanie jesteście mi winni i ja wam miłość bliźniego, więc co tu jest grane? No ale wtedy oni odpowiadają, ale to przecież nie o to chodzi, to zupełnie inna bajka. A dlaczego inna bajka? Dlaczego inna bajka, jeżeli my mamy do czynienia z miłością bliźniego i miłością kochanków, to mówicie inna bajka. Oczywiście, że one się różnią między sobą, ale dlaczego jedna miłość wprawia was w takie zakłopotanie, podczas kiedy za drugą tęsknicie, jesteście nią ożywieni i jesteście gotowi nawet publicznie o niej powiedzieć, że jest, że się przyznajecie do niej między sobą. Cliff Staples Lewis w swojej książce, którą nazwał Cztery miłości, właściwie mówi o większej ich liczbie. Mówi o storge, o filia,
o agape, o erosie, mówi o caritas, więc mamy tu przynajmniej pięć miłości wymienionych, ale różnice, które poczynił w swojej książce pomiędzy różnymi miłościami Clive Staples-Lewis są ważne i mają nam uzmysłowić, że człowiek kocha na bardzo wiele różnych sposobów. I tak jak przed chwilą wspomniałem, jednym z tych sposobów miłości, kochania, jaki istnieje między ludźmi, jest filia, czyli miłość przyjaźni. My już dzisiaj właśnie przyjaźni nie kojarzymy tak łatwo z miłością. Nie jawi nam się jako miłość, jawi nam się jako jakiś właściwie inny rodzaj więzi. Czasami przy okazji, dajmy na to wesel, jeśli bywam na nie zaproszony, dochodzi do takich dość trudnych, krępujących sytuacji. Dajmy na to, panna młoda wita gości, jak gdzieś jestem w pobliżu i oni też są mi przedstawiani i na przykład przychodzi ktoś ze swoją partnerką i zaczyna ktoś inny tłumaczyć, że oni nie są małżeństwem, no oni są przyjaciółmi, co w gruncie rzeczy oznacza, że są partnerami i pewnie partnerami także seksualnymi. O kimś innym mówi się właśnie, to jest jego przyjaciółka, czyli w gruncie rzeczy kochanka. I nie powinniśmy użyć wobec niej słowa przyjaciółka, a jednak używamy. To jest świadectwo tego, że właśnie słowo przyjaźń nie jest identyfikowane z miłością i jego znaczenie no, staje się jakoś peryferyjne. Jakoś się zmienia i przykleja się do osób, które tworzą pary nieformalne, są w gruncie rzeczy kochankami, nie są małżeństwem, są kochankami, ale są przyjaciółmi. Więc porozmawiajmy dzisiaj o tych różnych miłościach i spróbujmy je ponazywać i uświadomić sobie, jak ważną rzeczą jest być świadomym i praktykować różne rodzaje miłości. Clive Staples-Lewis w swojej książce jak refren w paru miejscach powtarza zdanie, że najwyższe buduje na najniższym i że deprecjonowanie tych niższych, jak chcielibyśmy je nazwać, form miłości, jest czymś skrajnie nieodpowiedzialnym, wręcz głupim, złym. Kiedy widać, że my w taki zły sposób próbujemy traktować te pomniejsze miłości, na przykład wszystkie, które są niżej jakoś lokowane, sytuowane niż miłość do Boga. Pokażę bardzo taki wyraźny przykład. Jeżeli spojrzymy do Pisma Świętego, to tekst Nowego Testamentu w przekładzie polskim, nie tylko polskim, jest przedzielany różnymi nagłówkami, których w oryginalnym tekście nie ma. On jest takim tekstem in extenso, bez różnego rodzaju przerw, nazw tytułów, czy tytułów poszczególnych, nadawanych poszczególnym perykopom, przypowieściom, fragmentom. Tego w oryginalnym tekście nie ma, ale w tłumaczeniu to jest podzielone. No i jeden z takich tytułów, który można znaleźć, brzmi Prawdziwa Miłość. Odnosi się to na przykład do hymnu o miłości świętego Pawła z listu do Koryntian, gdzie Paweł, jak wszyscy zaznajomieni z Nowym Testamentem wiedzą, powiedziane jest miłość cierpliwa, jest łaskawa, nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie szuka swego, etc. Prawdziwa miłość. Ja przeciwko temu protestuję, to powinno się wywalić, skreślić, bo każda miłość, która jest, która istnieje, która zaistniała w relacji kogoś z kimś bądź kogoś z czymś, jest miłością prawdziwą przez to, że jest, że istnieje. My chcąc powiedzieć, że jedna miłość jest prawdziwa, druga nieprawdziwa, raczej błędnie próbujemy, w błędny sposób próbujemy jakoś je usystematyzować, zbudować jakąś ich hierarchię.
miłości jest wiele. Rzeczywiście jedne powinny być ważniejsze w życiu, inne mniej ważne, ale nonsensem jest mówić, że jakaś miłość jest prawdziwa bądź nieprawdziwa. Do tego stopnia, że zwrócę uwagę na to, że jeżeli ktoś kocha pieniądze, a tak mówimy i tak się dzieje, w taką relację z pieniędzmi potrafimy wejść. Jeżeli ktoś kocha pieniądze ponad wszystko, tacy ludzie niestety istnieją, to ta miłość jest prawdziwa. To jest prawdziwa więź, jaka w określonym czasie, w określonym momencie, sytuacji wiąże człowieka z pieniędzmi. Kochamy władzę, kochamy sławę, potrafimy kochać zwierzęta, potrafimy kochać innych ludzi. To wszystko są prawdziwe miłości, one są. I mówić prawdziwa, nieprawdziwa, chcąc zwrócić uwagę na to, że coś nie jest miłością, chcąc powiedzieć coś, że coś nie jest miłością, to jest nonsens. Tak robić nie powinniśmy. Kochamy bardzo wielu różnymi miłościami. Każda miłość ma do spełnienia jakąś rolę w naszym życiu, a jak powiedziałem, Cliff Staples-Lewis ustawia to w takiej perspektywie, że najwyższe buduje na najniższym. Przypomnijmy sobie drugie z najważniejszych przykazań, które mówi: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli nie będę kochał siebie samego tak jak trzeba, nie będę potrafił kochać bliźniego. Miłość bliźniego odnosi się do mnie samego najpierw, tak? Czyli już tu widać, że różne miłości, czy nawet w obrębie jednej miłości, odniesienie się do siebie czy innych wprowadza pewną różnicę. Zerkam na czat i widzę, że tu już się pojawiają wpisy, na przykład taki o miłości do pieniędzy, która jest niestety nieobca, zaczęłam pisać, a ojciec zaczął mówić, a ja kocham muzykę Beatlesów, to źle? Nie, oczywiście, że w żaden sposób nie powiem, że miłość do muzyki Beatlesów jako taka jest czymś złym. Można kochać miłość Beatlesów, miłość, muzykę Beatlesów. Spróbujmy to uporządkować w taki sposób. Otóż język polski niestety zubożał nam i jest ubogi pod względem słów, którymi nazywamy różne rodzaje miłości. My dzisiaj właściwie używamy tylko słowa kochać, czasami miłować. Miłować to już brzmi dosyć archaicznie, tak? Ale na przykład polskie słowo amator, no niby powinno być odnoszone też do miłości, ale dla większości z nas amator oznacza kogoś, kto nie jest profesjonalistą w jakiejś dziedzinie, tak? Są piłkarze zawodowi i piłkarze amatorscy, tak? Ja w tej chwili jestem amatorskim piłkarzem, kiedyś byłem zawodowym, tak? A słowo amator pochodzi od łacińskiego słowa amo amare, kochać i być amatorem, tak jak ja na przykład picia dobrej herbaty, to znaczy kochać smak dobrej, wyszukanej herbaty. Łacina ma wiele słów, właśnie amor, amo amare, tak, od którego pochodzi nasz amator, ale też słowo caritas greka, tak jak już wspomniałem, ma słowa storge, filia, eros, agape i tak naprawdę wiele jeszcze innych, po to, żeby każdy z rodzajów miłości nazwać, po to, żeby od razu było widać, że o co nam chodzi. I to, że my mamy tak zubożały język pod tym względem, wpływa też na nasze rozumienie tego, czym jest miłość, jakie są miłości, jak ich doświadczać, o co tak naprawdę w nich chodzi. Bardzo często uciekam się do takiego podstępu, że kiedy rozmawiam z kandydatami do małżeństwa, którzy przychodzą i mówią: proszę ojca, czy ojciec pobłogosławił nam ślub? Ja mówię: od tego księdzem jestem, bardzo proszę, bardzo chętnie. Ustalamy szczegóły, pytam, czy wybraliście już jakieś czytania. Bardzo często
kandydatki na panie młode mówią, no chcielibyśmy, żeby był przeczytany fragment z listu do Koryntian, słynny hymn o miłości, bo to takie piękne, wzruszające. Ja wtedy zacieram ręce i z uśmiechem mówię, ależ owszem, jak najbardziej. Chociaż po raz enty to w moim życiu się zdarza, bardzo chętnie przeczytamy ten tekst i bardzo chętnie wygłoszę do niego jakąś homilię, jeśli pozwolicie. Oni się wtedy cieszą, a ja już mam w tyle głowy swój podstęp, realizację swojego podstępnego zamysłu, a mianowicie to, że w kazaniu będę starał się objaśnić, że to, co właśnie ci, którzy za chwilę staną się małżonkami, mają na myśli, kiedy słuchają tego tekstu, jest zupełnie czymś innym niż to, o czym tekst mówi. Ponieważ kandydaci do małżeństwa najczęściej sądzą, że właśnie to, o czym mówi święty Paweł, że miłość cierpliwa, jest łaskawa, nie unosi się pychą, nie zazdrości, nie szuka swego, etc., odnosi się do przede wszystkim do tego, co oni przeżywają. Oni to odnoszą do zakochania. Tymczasem spojrzenie na tekst grecki od razu ujawnia nam, że tam nie ma słowa eros, tam jest słowo agape. Zatem Paweł nie mówi o miłości kochanków, nie mówi o zakochaniu, o tym, co dzieje się między mężczyzną a kobietą, wprost w ich damsko-męskiej relacji, tylko Paweł mówi o miłości agape, czyli o miłości, która jest całkowitym darem z siebie dla kogoś i najlepiej nawzajem. Oczywiście, że i taka miłość może łączyć tych kandydatów do małżeństwa, ale problem polega na tym, że oni sądzą, że właśnie takie jest zakochanie. A posłuchajcie uważnie, Miłość cierpliwa jest. Nie unosi się pychą, nie zazdrości, nie szuka swego i tak dalej. Co tutaj pasuje do zakochania? Tutaj nic nie pasuje do zakochania. Czy ktokolwiek na świecie widział cierpliwych kochanków, cierpliwych zakochanych? No niechże on się spóźni chociaż 3 minuty na randkę. Ona jest absolutnie wściekła. Ona jest tak niecierpliwa, bo on tu już powinien być, on tu powinien być wcześniej. Tak? Zakochanie nie jest cierpliwe. Czy zakochanie nie szuka swego? No ludzie, no zlitujcie się. No o to właśnie w zakochaniu chodzi, żeby znaleźć tego swego. Więc Paweł mówi o czym innym. Cierpliwość. Miłość cierpliwa jest, łaskawa, tak? Nie szuka swego, nie unosi się pychą, nie zazdrości. No ludzie, zakochanie nie zazdrości? No niech tam pół włosa na jego marynarce blond ona znajdzie, no i już jest wściekła. Zakochani są potwornymi zazdrośnikami. W dobrym i złym tego słowa znaczeniu. Tak? Więc Paweł nie mówi o zakochaniu. Podobnie, kiedy Paweł pisze właśnie cierpliwa, łaskawa, nie szuka swego, nie unosi się pychą. No akurat zakochanie nie unosi się pychą. Jak się 3 koleżanki spotkają i jedna ma chłopaka, no to tak, to inne oni właśnie tak myślą, a ona często się tak zachowuje, że popatrzcie, jak mnie duma rozpiera. Popatrzcie, jestem lepsza od was. Nie? Ja go znalazłam, ja go mam, wy go nie macie. Oczywiście mógłbym się wyzłośliwiać bardzo długo w stosunku do tego typu postaw, ale chcę zwrócić uwagę na jedno, żebyśmy nie mylili różnych rodzajów miłości ze sobą. Zakochanie jest bardzo specyficzną miłością, w gruncie rzeczy bardzo mocno podszytą, czy karmiącą, czy łatwo karmiącą się egoizmem. Dlatego bardzo wyraźnie zwracam uwagę na kursach przedmałżeńskich i przy różnych innych okazjach, które mam ku temu, aby zwracać ludziom uwagę. Zakochanie wcale nie jest najważniejszą miłością w życiu. Fundamentem relacji małżeńskiej. To nie chodzi o to, żeby nie być zakochanym, ale chodzi o to, aby wiedzieć, z czym mamy do czynienia. W tych różnych dyskusjach właśnie związanych z kursami przedmałżeńskimi, etc.,
zauważyłem, że warto zaproponować ludziom pewną definicję tego, czym jest zakochanie. Bo kiedy pytałem ich o to, czym zakochanie jest, to dziewczyny najczęściej robiły taki gest, gładziły się po brzuchu i mówiły, to takie motyle w brzuchu, to a czym w ogóle miłość jest i tak dalej, to większość odpowiada, to jest uczucie. No wtedy ja jednak rwę włosy na głowie, pod pachami i na łydkach, bo mówię, dramat, to są właśnie nasze czasy. My identyfikujemy miłość z zakochaniem, czy relacją ojciec, dziecko, matka, dziecko, dlatego, że nam się wydaje, że miłość to przede wszystkim i ponad wszystko uczucia. A ja mówię, pod prąd, to nie ma, jest niepoprawne politycznie, ludzie się z tym bardzo często nie zgadzają, atakują mnie, a ja mówię bardzo wyraźnie, miłość to nie przede wszystkim uczucia. Zobaczcie, że my mówiąc o miłości, mówimy tak, że miłości bywają głupie, mądre, namiętne, szalone. Bardzo różnych określeń używamy. To też nam opowiada o tym, że miłości potrafią być różne. Ale wracam do tej propozycji definicji zakochania, którą postanowiłem z okazji tych kursów przedmałżeńskich stworzyć, żeby uświadomić ludziom, czym zakochanie jest. I zaproponowałem taką oto definicję. Spróbujcie się do niej w komentarzach odnosić, podjąć dyskusję, czy się zgadzacie, czy nie, rozwinąć ją, zakwestionować. Wszystkie warianty są możliwe. A mianowicie, zakochanie jest to relacja międzyosobowa wynikająca z upodobania sobie w kimś, powodująca zależność emocjonalną od kogoś i na miarę siły tej zależności emocjonalnej od kogoś powstają dwa przede wszystkim skutki. Brak zdolności decydowania o sobie i utrata zdrowego rozsądku. To jest to, co uważam za najbardziej charakterystyczne dla miłości, którą zwiemy zakochaniem. Powtórzę jeszcze raz. Zakochanie to relacja międzyosobowa wynikająca z upodobania sobie w kimś, które powoduje zależność emocjonalną od kogoś, i na miarę siły tej zależności emocjonalnej od kogoś występują dwa skutki. Utrata zdrowego rozsądku i zdolności decydowania o sobie. Uświadommy sobie, przypomnijmy sobie, że zakochani mają to do siebie, że mówią, ja bez niego nie mogę żyć. I wydaje się, że to jest taki wyraz bezgranicznej jakiejś miłości, właśnie tej prawdziwej miłości do kogoś, miłości, która nie przeminie, przecież jest tak oczywista, tak silna, tak niewątpliwa, tak? A ja wtedy mówię, halo, co to w ogóle ma być? Nie mogę żyć bez niego? Podstawą dojrzałej postawy miłości będzie postawa niezależności egzystencjalnej. Tego, że ja sam w sobie mogę istnieć i nie jestem zależny od tego, czy pozostaję z kimś w relacji właśnie miłości zakochania, czy nie. Jeżeli ktoś jest niesamodzielny egzystencjalnie, on bardzo często staje się kimś, kto szuka drugiego człowieka po to, żeby w ogóle mógł istnieć, po to, żeby w ogóle móc funkcjonować. Jeżeli szukamy drugiej osoby dlatego, że samotność jako taka nas do tego popycha, nie potrafimy być ludźmi samotnymi, to rodzi bardzo wiele niebezpieczeństw. Oczywiście, że lepiej i naturalnie jest, kiedy ludzie są razem ze sobą i budują wspaniałe relacje, ale jeśli u spodu tego wszystkiego jest niesamodzielność egzystencjalna, mamy do czynienia z bardzo dużą ilością kłopotów, które na co dzień spotykam w rozmowach, konfesjonale, etc. I są komunikowane mi w taki sposób. Proszę ojca, bardzo trudno mi poukładać sobie część relacji z moją żoną, pytam o co chodzi, a ktoś mi mówi, ponieważ no, raz na dwa tygodnie na przykład chcę wyjść z kolegami do pubu na piwo, obejrzeć mecz Ligi Mistrzów i wtedy zawsze słyszę, znowu wychodzisz, chociaż wychodzę raz na dwa tygodnie, znowu wychodzisz,
Znowu będę sama. To jest opowieść właśnie o tym problemie, na który zwróciłem uwagę. Albo w innym wariancie, kiedy nie dotyczącym zakochania, ale relacji miłości pomiędzy dziećmi a rodzicami, kiedy matka robi karczemną awanturę 30-letniemu synowi, który po 22 wrócił do domu, bo właśnie, czy tam po 23, bo obejrzał z kolegami mecz w pubie, a ona się martwiła. Jest karczemna awantura i oczywiście szantaż emocjonalno-moralny, że ty chcesz mnie zabić, że ja się o ciebie martwiłam, etc. i tak dalej, i tak dalej. Matki, które nie potrafią wypuścić swoich dzieci z domu, nie potrafią ich wypchnąć z gniazda, żeby żyły na własny rachunek. Teściowe, które monitorują stan lodówki u synowej, czy przypadkiem synowi czegoś na kolację nie brakuje i tak dalej. Tych różnych dewiacji miłości, jakie nas dotyczą, jest naprawdę sporo. Naprawdę sporo różnych problemów miłości nam sprawiają i dlatego trzeba o nich mówić, trzeba je porządkować, trzeba sobie je uświadamiać, ponieważ inaczej to wszystko ulega dramatycznemu spłaszczeniu i miłość, która powinna nas czynić ludźmi szczęśliwymi, różne miłości potrafią doprowadzić nas do zbrodni, do nieszczęścia, do krzywdy, do tragedii. My jakoś w przedziwny sposób sądzimy, że każda miłość, jeśli właśnie jest, to ona musi prowadzić do czegoś dobrego. Fragment, który zamieściłem na Facebooku właśnie z książki Clive'a Staplesa-Lewisa, jest kapitalnym przykładem dotyczącym właśnie tego problemu. Lewis mówi, oto ludzie sądzą, że skoro Pan Bóg jawno grzesznicy przebaczył, to raz, ona musiała zgrzeszyć jakoś seksualnie, dwa, przebaczył jej dlatego, że ona pewnie była bardzo zakochana i dlatego, że w tym zakochaniu popełniła te grzechy, no to są mniej poważne grzechy i łatwiej się je powinno przebaczyć. Nonsens. A jednak tak bardzo często jest. Zobaczcie, że zakochani społecznie rzecz biorąc, z jednej strony są traktowani bardzo ulgowo, z drugiej strony niekoniecznie śmiertelnie poważnie, tak? I się traktuje jakoś bardzo specjalnie. A ja pytam znowu, a niby dlaczego? Ma się tak dziać? My bardzo często kapitulujemy przed sytuacją, w której dwójka ludzi zakochuje się w sobie i mówimy, no już na to nie ma siły. I w pewnej mierze dostrzegamy, trafnie dostrzegamy pewien problem. Problem, o którym Clive Staples-Lewis pisze między innymi słowami angielskiego poety Miltona, że dobroć zakochanych nie wzruszy, a sprzeciw sprawia, że czują się męczennikami. Spośród ludzi zdrowych na umyśle tylko zakochani potrafią pleść takie bzdury, że lepiej być z nim nieszczęśliwą, niż bez niego szczęśliwą. Miłości potrafią być toksyczne. Miłości potrafią prowadzić do zbrodni. Miłości potrafią prowadzić do nieszczęścia. Miłości potrafią prowadzić do grzechu. I odnoszę wrażenie, szczególnie obserwując dyskusję publiczną, wszędzie tam, gdzie temat miłości się pojawia, to generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z takimi postawami, które sprzeciwiają się kwestionowaniu sytuacji, w której dwójka ludzi jest zakochanych, ale wiedza, którą mamy o tej parze, każe nam sądzić, że ta historia skończy się nieszczęściem. I mówi się, nie wolno tego tykać, nie wolno tego kwestionować. Jeżeli się kochają, to jest ich sprawa, koniec. Ona go ciągnie do ołtarza przez środek nawy głównej. Wszyscy w miasteczku wiedzą, że on to świnia, cham, bydle i bandyta. Ona oczywiście jako zakochana nie widzi, bo ma klapy na oczach, co jest bardzo charakterystyczną cechą zakochania. Właśnie owa utrata zdrowego rozsądku, owa utrata zdolności postrzegania rzeczywistości taką, jaką jest. Ona go ciągnie, tego nie wolno kwestionować, nikt nie może się sprzeciwić.
A tymczasem trudność polega w dotarciu, trudność polega na dotarciu do osób zakochanych. Właśnie w tym ich stanie zawężenia poznawczego, tego błędu poznawczego, jaki jest charakterystyczny dla osób zakochanych. Bardzo często uśmiecham się, jak uda się przepracować, szczególnie z jakąś dziewczyną, problem zakochania, właśnie nietrafnego doboru kandydata, to one po takim procesie oczyszczenia swojego serca i uwolnienia z tej sytuacji mówią, łapią się za głowę i mówią, Boże, Ojcze, dlaczego ja byłam taka głupia? Jak ja mogłam być w ogóle taka głupia? Co ja w nim widziałam? Rozmowy z nastolatkami są przepyszne na ten temat, jak oni właśnie tam co 3 miesiące zmieniają partnera i bardzo często właśnie następuje coś takiego, dzieje się coś takiego. Na początku on jest absolutnym bożyszczem, tak, ale po 2 miesiącach to już jest po prostu cieć lokalny, tak? Frajer brzydki, głupi i niedorajda, tak? A na początku wydaje nam się całkowicie idealny. I bez niego sobie życia nie wyobrażamy. Spójrzmy na czat, co tutaj się dzieje. Moja miłość zniszczyła życie mnie i mojemu dziecku. Chciałabym kiedyś dojrzeć do tego, aby wybaczyć. Oczywiście bardzo to ogólne sformułowanie i nie śmiem tutaj publicznie pytać o szczegóły, ale to jest możliwe, to mogę tylko potwierdzić. Tak się niestety dzieje. Tak potrafimy kochać na przykład nasze dzieci, że zagłaskać je na śmierć. To otwiera taką fiszkę w mojej głowie, w moim doświadczeniu, że rodzice mają to do siebie, że często albo tak lokują swoje ambicje w swoich dzieciach, tak, że doprowadzają do ich nieszczęścia, albo w taki sposób kochają swoje dzieci, że odbiera to tym dzieciom możliwość normalnego rozwoju. Rozwoju pomyślanego jako rozwój wolnej, bardzo oryginalnej, własnej, szczególnej osobowości, bo rodzice wiedzą, jakie ich dziecko powinno być i formują to dziecko bardzo często pod prąd wszystkim danym czy informacjom, jakie to dziecko do nich wysyła. Możemy naprawdę unieszczęśliwić własne dzieci tymi sposobami, jakie ich kochamy. A taka miłość macierzyńska ogromnie się narzuca, bo my jesteśmy przekonani, że właśnie my dla dobra dziecka to robimy. A podczas kiedy powinniśmy zrobić coś rzeczywiście płynącego z miłości, a trudnego dla dziecka ze względu na jego dobro, to bardzo często jesteśmy bezradni. Przykład bardzo prosty. Przychodzą matki i mówią, mój syn 28 lat ciągle pije, co ja mam zrobić? A ja wtedy mówię spokojnie, wywal go z domu. Nie chce pracować, nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje życie, nie dokłada się, a jeszcze zabiera ci z renty czy emerytury na browarki. Wywal go z domu. Ale proszę cię, za to mój syn, ja go muszę kochać, ja muszę go chronić. I ręce opadają, bo matka nie powinna tego zrobić, bo matka powinna zawsze stać po stronie swojego dziecka. To jest opowieść o tym, że my nie rozróżniamy, nie tylko nie rozróżniamy pomiędzy różnymi miłościami, ale też nie widzimy, nie znamy granic poszczególnych miłości. A przypomnijcie sobie wyraźnie, że Pan Jezus w Ewangelii mówi, kto nie kocha mnie bardziej niż matki, ojca, córki, syna, etc., nie jest mnie godzien. W innej wersji, bardziej jeszcze złowieszczo brzmiącej w naszych uszach, jest tak. Kto nie ma nienawiści ojca, matki, córki, syna, nie jest mnie godzien. Jesteśmy zaskoczeni, że Pan Jezus mówi takie rzeczy. To co? Ja jako matka mam nienawidzieć swoje dziecko? Nie. Oczywiście Pan Jezus niczego takiego nie sugeruje. On pokazuje, że miłości muszą być poukładane w pewną hierarchię i że są właśnie
te najniższe miłości i te najwyższe, że one pozostają w różnych relacjach, żeby te najniższe były sensowne i spełniały swoje role w życiu, muszą być w jakiś sposób odniesione czy zlimitowane przez tą miłość najwyższą. Najwyższą miłość, tu patrzę z perspektywy chrześcijańskiej, czyli miłość do samego Pana Boga. Jeszcze inny wariant tego problemu jest taki. Ludziom się wydaje właśnie dlatego, że uważają, że miłość to przede wszystkim emocje, to uczucia, tak? To jak Pan Jezus mówi, miłujcie nieprzyjaciół wasze, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Nie ma większej miłości od tej i tak dalej. Oddać życie za swoich przyjaciół. To ciekawa bardzo opozycja, ale zajmijmy się najpierw tą miłością do nieprzyjaciół. Zobaczcie, czy ktokolwiek zdrowo funkcjonujący może mieć jakiekolwiek pozytywne uczucia wobec nieprzyjaciół? No trudno, bardzo trudno. Jeżeli spotykam nieprzyjaciela, to spotykam kogoś, kto jest niebezpieczny dla mnie, kto może mnie skrzywdzić, albo już mnie skrzywdził, albo na mnie czyha, tak? Takich ludzi nie obdarzamy pozytywnymi uczuciami. Nie żywimy wobec nich pozytywnych emocji. A Pan Jezus mówi, kochaj swoich nieprzyjaciół. No więc jak? Jak nie mam pozytywnych uczuć, to jak mogę go kochać? Jak tu kochać nieprzyjaciela swego? Tutaj właśnie kłania się ten problem, że miłość to nie przede wszystkim nasze uczucia. Oczywiście nasze relacje emocjonalne w ogóle są bardzo ważne, są częścią miłości, ale nie mogą o niej decydować, nie są jej solą, nie są jej fundamentem, nie są najważniejszą rzeczą w miłości. Miłość, jeśli nie jest mądra, a na przykład ulega podpowiedziom różnych emocji, staje się miłością głupią, najczęściej, najczęściej. Albo ta inna opozycja, którą my budujemy, która mnie do szewskiej pasji doprowadza, a mianowicie, bo ja myślę sercem, a nie rozumem, to trzeba sercem załatwić. Srali muszki, będzie wiosna. Kochani, no zlitujcie się, błagam, naprawdę. Po pierwsze, serce jako siedlisko uczuć, to jest dosyć niechrześcijański pogląd. Dziwne, co? Zaskakujące rzeczy mówię. Ale popatrzcie do Ewangelii i zobaczcie, że Pan Jezus nie mówi nic o myśleniu, o lepiej, no, ostrożnie. Pan Jezus nie mówi, żebyśmy właśnie działali sercem, czyli pozwalali się powodować emocjami. Takich słów nie ma. Pan Jezus raczej zapyta, czemu złe myśli nurtują w waszych sercach? Czemu złe myśli nurtują w waszych sercach? Tak Pan Jezus zapyta. Serce w Biblii, w Nowym Testamencie, w całej tradycji biblijnej i nie tylko, bo w różnych tradycjach mistycznych, innych religii także, jest symbolem centrum ludzkiej osobowości. Wolnej, świadomej, zintegrowanej ludzkiej osobowości. Rozumnej, wolnej, świadomej. Bardzo to podkreślam. W miłości, kochani, najważniejsze jest poznanie. W miłości najważniejsze jest poznanie. Nie, te uczucia, które możemy przeżyć w związku z poznaniem kogoś bądź czegoś, lecz właśnie poznanie. Moja ulubiona pani filozof i mistyczka Simone Weil, jeden z najwybitniejszych umysłów XX wieku, bez wątpienia. Jeden z najuczciwiej myślących umysłów, radykalnie uczciwie myślących umysłów, mówiła tak, że to dopiero jest nieszczęście i to dopiero jest tragedia, kiedy w końcu uświadamiamy sobie, że przedmiot naszej miłości nie istnieje. Zważcie wagę, mądrość, głębię tego zdania. Tragedią jest, kiedy uświadamiamy sobie, że przedmiot naszej miłości nie istnieje. Jakaż to tragedia, ona mówi, kochać coś, czego nie ma. A bardzo często, szczególnie początki zakochania takie są, że my kochamy to, czego nie ma. My kochamy wyobrażenie o jakiejś osobie. Nie tą osobę. My jej jeszcze nie znamy najczęściej. Dramatycznie. Nie znamy jej, bardzo jej nie znamy.
a jednak przeżywamy szalone uczucie i jesteśmy przekonani, że szaloną, głęboką miłość przeżywamy, że o to chodzi. Że o to chodzi. W dawniejszych tradycjach, które też nie były bez wad oczywiście i problemów, były jednak pewne kanony, które zachowywano, które uważam, że należałoby przywrócić. A mianowicie, jak dajmy na to panna młoda przedstawiała kandydata do małżeństwa, no to ojciec nie pytał właśnie o to, co ona czuje, tylko pytał, zarabia dobrze? Jaką ma pracę? Z jakiej rodziny pochodzi? Czy jest odpowiedzialny? Co za nim stoi? Jakie konkrety? Czy on będzie w stanie zapewnić byt i bezpieczeństwo mojej córce? Otóż gdybyśmy przyjrzeli się sprawom związanym z miłością taką małżeńską, to okazałoby się, że póki co większość czasów, jakie ludzkość na Ziemi istnieje, to były czasy, kiedy za mąż wychodziło się lub żeniło się nie na podstawie właśnie siły subiektywnego przekonania, jakie wiąże poprzez zakochanie dwójkę ludzi, tylko używano dużo bardziej odpowiedzialnych, obiektywnych kryteriów. To jest kamyczek do ogródka współczesności, który celowo wrzucam, bo współczesność jest przekonana absolutnie, że jeżeli się kochają, to już wszystkie warunki są spełnione. Nie. Nie są spełnione. Absolutnie nie są spełnione. Spójrzmy na czat, który tutaj nam się zapełnia. Co jest przeciwieństwem miłości? Czy przeciwieństwo miłości może mieć dobre owoce? Otóż bardzo fajne pytanie. Tutaj to jest Championers 1000. Championersie 1000. Otóż przeciwieństwem miłości, za przeciwieństwo miłości możemy uznać nienawiść. Granica między przynajmniej pewnymi rodzajami miłości a nienawiścią jest bardzo cienka. Bardzo cienka. I ze względu na cienkość tej granicy, na delikatność tej granicy, bardzo łatwo ją przekroczyć. I znowu, to bardzo widać na przykładzie miłości, którą nazywamy eros, czyli miłość kochanków, zakochanie. Zakochać się w kimś do szaleństwa i znienawidzić go, żeby to doprowadziło do zbrodni albo przynajmniej naszego głębokiego smutku i depresji, wcale nie jest trudne. To jest kwestia jednego nieodpowiedzialnego pocałunku, jednego nieodpowiedzialnego spotkania z kimś. Przeciwieństwem miłości przede wszystkim jest nienawiść. I kiedy popatrzymy na ten wzór, który nam Pan Jezus zostawił, wzór miłości i to, jak on o niej mówił, a jeszcze bardziej jak ją pokazywał, jak ją żył, jak ją realizował, to musimy spojrzeć na krzyż i zobaczyć, że na nim zatrzymała się cała nienawiść świata. Ta cała nienawiść świata go nie zmieniła. To jest ta wspaniałość propozycji chrześcijańskiej, to jest ta wspaniałość propozycji Bożej Pana Jezusa, że kochając tak jak trzeba, kochając głęboko, kochając w sposób istotny, jesteśmy w stanie zatrzymać, stworzyć pewną nieprzenikalną, nieprzemakalną barierę dla tego, co jest przeciwieństwem miłości, czyli dla nienawiści. To jest klucz zagadnienia. Kiedy kocham w sposób głęboki, wszelkie razy, które mogą mnie zranić, które mogą próbować atakować moją miłość, które są zaprzeczeniem mojej miłości, nie będą dotkliwe. Nie będą dotkliwe w taki sposób, aby zmieniły mnie na gorsze. To jest coś szalenie ważnego. Dlatego trzema czerwonymi kreskami Pan Jezus podkreśla, kiedy mówi o miłości miłosiernej, że jeśli nie przebaczycie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dlatego miłość przebaczenia jest czymś tak szalenie ważnym.
Ale jeśli już weszliśmy na temat przeciwieństwa miłości i wskazałem na nienawiść, to nie byłbym sobą, nie byłbym sobą, kochani, gdybym nie zwrócił uwagi na to, że mamy w naszym polskim wydaniu chrześcijaństwa, katolicyzmu, pewien istotny problem, polegający na tym, że ludzie, którzy mówią o sobie, że są katolikami, jednocześnie nie dostrzegają często albo nie robią nic ze swoją nienawiścią właśnie. Wchodzą do kościoła, modlą się, biją pokłony, po czym wychodzą z tego kościoła i mają zaciśnięte pięści. I wołają na przykład, że a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści, syjoniści, czy kto tam bądź. To, co się dzieje w tej chwili wokół wyborów prezydenckich, te pokłady nienawiści, to zdzieranie plakatów, te wyzwiska, ten gniew, który w tym uczestniczy, jest bardzo często gniewem i złością, nienawiścią, którą wyrażają, którą praktykują ludzie, którzy mówią o sobie, jesteśmy katolikami. Jesteśmy katolikami. To jest dramat. To jest dramat, ale to jest też opowieść o tym, jak my zawężamy właśnie to, czym jest miłość do Boga, czym miłość do ojczyzny, czym miłość do bliźniego, czym miłość do nieprzyjaciół. Nie ma tego wszystkiego. Popatrzmy dalej na czat. Przeciwieństwem miłości jest nienawiść. O, to pani Majka zgadza się ze mną. Dziękuję pani Majko. A ja wywaliłem i dopiero wtedy udało mi się syna uratować. Nie piję ponad 2,5 roku. MC Staszek. Panie MC Staszku, gratulacje. Gratulacje. Bingo. Po prostu bingo. Tak należało zrobić. Tak należało zrobić. I należało to zrobić z miłości do syna. Z miłości do syna. To nie jest jedyna trudna rzecz, przykra rzecz, którą trzeba zrobić z miłości dla kogoś, żeby go uratować. I to, jeśli już weszliśmy znowu na te tory, to kochani, bardzo często popełniamy taki błąd. Wydaje nam się, że ktoś kocha, prezentuje postawę miłości wobec kogoś innego, kiedy nie jest dla niego przykry. Znowu powiem, może nie najbardziej elegancko, srali muszki, będzie wiosna. Dlaczego my kojarzymy miłość z takim oto skutkiem, że miłość, właśnie prawdziwa miłość, zawsze powinna skutkować w ten sposób, że komuś nie jest przykro. No ludzie, no mi ręce opadają. Mi ręce opadają, kiedy coś takiego słyszę. Właśnie na tym to polega, bardzo często na tym to polega, że czasami miłość jest surowa, że czasami miłość jest wymagająca, że czasami miłość zwraca uwagę na problem, że miłość stawia granice. Wyobrażacie sobie wychowanie dzieci bez stawiania dzieciom granic, bez bycia czasami przykrymi wobec dzieci, albo wyobrażacie sobie, kiedy dziecko w domu, nastolatek, dajmy na to, musi postawić granicę rodzicom i być dla nich bardzo przykrymi i powiedzieć: nie, tato, nie, mamo, to, co robię, jest słuszne i chcę pójść tą drogą. Rodzice wtedy są przekonani, że bardzo boleją i są przekonani, że dziecko to w ogóle wyrzekło się swoich rodziców i zaprzecza wszystkiemu dobremu, co rodzice dla niego zrobili. Prawda? Takich napięć mnóstwo powstaje. Ja sam pamiętam ze swojego doświadczenia bardzo trudną rozmowę z moją mamą, po tym, jak wypuszczono mnie z aresztu. Aresztowano mnie w dzień debaty między panem Miodowiczem a panem Wałęsą za kolportaż prasy podziemnej. Mam z powodu tego, że pewne osoby doniosły, gdzie trzeba, mnie zastawiono na mnie pułapkę i nakryto mnie, aresztowano. I kiedy wróciłem do domu, moja mama ze mną rozmawiała i była przerażona, bo to jednak był Toruń, to było miejsce, gdzie zamordowano
gdzie część tego dramatu księdza Popiełuszki się odbyła. Myśmy to ogromnie wtedy przeżyli, słuchając tych relacji, śledząc to wszystko. I moja mama oczywiście, że jak każda matka w tej perspektywie się ogromnie o mnie bała i tłumaczyła różne rzeczy. Ja wtedy mówiłem mojej mamie: mamo, jeżeli my tego nie będziemy robić, ten kraj się nigdy nie zmieni. Ja ją narażałem na bardzo trudne przeżycia emocjonalne. Ja zwiększałem jej lęk i obawę o mnie, jej cierpienie jako matki. Ale niech mi ktoś powie, że to, co robiłem, było niesłuszne albo że było brak miłości. To ja komuś takiemu, bo takie kółeczko zrobię tutaj, powiem: nie, nieprawda. Nieprawda. Spójrzmy na to. Ojcze, miłość dla wielu chrześcijan ma wymiar słowny. Nasze kołtuństwo polega na tym, że żeby pokazać się, trzeba w kościele, a potem to już jak zawsze. Panie Mariuszu, no trudno nie przyznać panu racji. Takie zjawisko jak najbardziej istnieje. Tego takiego kołtuństwa i pozerstwa jest mnóstwo. Ja je czasami widzę w takiej formie. Posłużę się takim przykładem, o którym już przy innych okazjach mówiłem, ale on jest naprawdę dobry. Dwie osoby podchodzą do komunii, tak aby przyjąć komunię. Jedna klęka, druga stoi. Ta, która klęczy, patrzy z dołu, tak do góry, na tą, która na stojąco przyjmuje komunię i mówi: co za liberał, myśli. A ta, która stoi, patrzy na tą, która klęczy, tak z góry na nią patrzy, co za dewotka. Nie? Podchodzą do tego samego Pana Jezusa, który uczy miłości, a w ich sercach dzieją się rzeczy niesamowite. Rzeczy niesamowite. Albo na przedłużeniu tego, jak absurdalny spór potrafi toczyć wiele osób o to, czy komunię powinno się przyjmować na rękę, czy do ust. I te oskarżenia, że ci, którzy przyjmują na rękę, i to płynące z ust wielu głupich księży. Głupich, niedouczonych księży. Księży, których pobożność jest chora. Jest albo nerwicowa, albo z jakichś innych, jest neurotyczna, albo z jakichś innych powodów źle ukształtowana. I to promują księża. I takie głupoty później ludziom do głowy przychodzą, że się kłócą o to i oskarżają nawzajem, że jedni są prawdziwie pobożni, a drudzy właśnie nieprawdziwie pobożni, bo jedni na rękę, a drudzy do ust. Takich absurdów rzeczywiście, panie Mariuszu, mamy wiele. No, tu pan jeszcze Staszek coś dopowiada. Powtarzam pytanie, a jeśli i Pan Bóg kocha wszystkich bezgranicznie, to dlaczego jednym jest lekko, a inni mają bardzo ciężko, bardzo często tragiczny los, choćby Druga wojna światowa, Oświęcim. Panie Staszku, może zróbmy tak, bo tak we mnie rezonuje to Pana pytanie, że zaproponowałbym osobny live na ten temat, taki pod tytułem Wiara w Boga po Auschwitz. To jest zagadnienie, o którym naprawdę bardzo warto porozmawiać, wewnątrz którego mogę postarać się poszukać odpowiedzi na Pana pytanie. Taka pierwsza, która mi się narzuca, jest jednak taka, że z tym naszym światem jest coś nie tak, że skoro Pan Jezus tutaj przyszedł i robił to, co trzeba, kochał, uzdrawiał, wskrzeszał, karmił rzeszę na pustyni, nie kłamał, nie robił nic złego i w tym świecie spotkało go to, co spotkało, to moja pierwsza odpowiedź, oczywiście ona jest niewystarczająca, ona jest tylko bardzo taka ad hoc zbudowana, tu by trzeba było rozbudować mnóstwo wątków, ale ona jest taka: z naszym światem jest coś nie tak, z nami jest coś nie tak. Dlatego się tak dzieje. Tutaj gdzieś tam też od razu uruchamia się we mnie znana fraza, że ludzie ludziom zgotowali ten los, tak? Gdybyśmy my potrafili powstrzymać się od wielu rzeczy, to ten los w tym świecie nie byłby doskonały, ale byłby z całą pewnością dużo bardziej znośny. Popatrzmy dalej.
ale my nie kochamy Pana Boga tak samo. Nie mamy właściwości podobnych do Boga. Jeżeli szerzymy nienawiść, to za to nie otrzymamy miłości Boga. To, co siejesz, to otrzymasz. Jeżeli Pani Majko, dobrze zrozumiałem to, co Pani napisała. Tak, miłość do Boga rozumiana jako relacja z Nim jest niewątpliwie jakościowo inna niż relacje z drugim człowiekiem. Miłość, miłości, jakie mogą nas połączyć z drugim człowiekiem, są zakorzenione bardzo często w naszym ciele, w najlepszym tego słowa znaczeniu, przez bliskość zmysłową, cielesną, tak, fizyczną. Natomiast w relacji z Panem Bogiem można i takich doświadczeń, czy pewnych odmian nadprzyrodzonych doświadczeń, być zanurzeni w takich odmianach nadprzyrodzonych doświadczeń, które będziemy potem jakoś po ludzku nazywali właśnie jakąś bliskością zmysłową. Coś takiego zdarza się wielu ludziom, mistykom w szczególności, ale jednak jakościowo relacja miłości z Panem Bogiem jest czym innym. Dlatego ja tak bardzo podkreślam tą kwestię, że w miłości najważniejsze jest poznanie. W miłości najważniejsze jest poznanie. To, co budzi zachwyt, to, co może wzbudzić zachwyt, to, co może spełnić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, to właśnie proste widzenie tej drugiej osoby. A to jest kontemplacja. Proste widzenie Boga. I wtedy człowiek nagle przewartościowuje sobie wszystko i wie, co jest ważne, a co ważne nie jest, czemu warto życie poświęcić, a czemu nie warto życia poświęcić. Ale święty Augustyn, święty Jan, a za nim święty Augustyn, święty Jan Ewangelista podpowiadają wciąż nam, że nie mów, że kochasz Boga, którego nie widzisz, skoro nie kochasz bliźniego, którego widzisz. Święty Augustyn wyciągał z tego wniosek taki, że w porządku logicznym pierwsza jest miłość Pana Boga, a w porządku praktycznym pierwsza jest miłość drugiego człowieka, miłość bliźniego. I ci, którzy czasami właśnie mówią, że ten Pan Bóg jest taki daleki, że nie da się do Niego przytulić, tak jak do drugiego człowieka, powinni sobie to wziąć bardzo do serca. Pragniesz miłości Pana Boga? Pragniesz jej doświadczać? Spójrz na drugiego człowieka, który jest obok ciebie. Podaj mu kubek zimnej wody, jak jest spragniony. Obwiąż mu ranę, jak jest zraniony. Odwiedź go w więzieniu. Powiedz mu dobre słowo. I to wszystko jest miłością do człowieka, ale która wyraża miłość Boga. Pan Jezus powie: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mieście uczynili. Więc ja bym się tak nie martwił tym, że nie przeżywamy czegoś ekstra, nie doświadczamy w relacji z Panem Bogiem czegoś ekstra, tylko skupiłbym się po prostu na tym, że jak spotykam drugiego człowieka, to żebym go potraktował tak, jak trzeba, niezależnie od tego, kim on jest. Zwróćcie uwagę także na taki wariant, temu też warto poświęcić i pewnie poświęcę osobny live, a mianowicie, jeżeli powiedziałem, że wszystkie miłości są prawdziwe wtedy, kiedy są, to dotyczy to także miłości homoseksualnych. I niech nikogo nie gorszy to, co mówię. Nie jest to żaden występek czy coś podobnego, ale jest to bardzo ważny punkt wyjścia w ogóle do refleksji nad tym zdarzeniem, nad tym faktem. Osoby homoseksualne kochające inną osobę tej samej płci rzeczywiście ją kochają. I warto zapytać, co to jest za miłość, jak ją zrozumieć. Dlaczego chrześcijanie mówią, że to jest grzeszna miłość? Właśnie, to jeszcze jedno z ważnych rozróżnień. Grzeszna i niegrzeszna miłość. Dlaczego tak mocno rzuca nam się katolikom, chrześcijanom w twarz właśnie ten argument, że my jesteśmy tacy nienawistni, bo jesteśmy przeciwko miłości.
Przecież jak dwójka ludzi się kocha, cóż więcej chcieć? Przecież o to chodzi. Czemu wy się w ogóle w to pakujecie? Czemu się w to wpieprzacie? Co was to obchodzi? Tak? I czemu jesteście tak okrutni, że nie pozwalacie mi kochać? Tak mi mówiła jedna wprost osoba homoseksualna. Nie pozwalacie mi kochać tak, jak potrafię. Tak jak chcę, tak jak wybieram. Czemu jesteście przeciwko temu? To też jest opowieść o miłości, ale o tym warto zrobić osobny zupełnie problem, ale też bardzo mocno w nawiązaniu to, jak to jest, że właśnie my z jednej strony mówimy, nie, taka miłość to nie jest Boża miłość, my się jej sprzeciwiamy, a z drugiej strony tyle w nas nienawiści do osób, dzisiaj chciałoby się powiedzieć LGBT, LGBTQ, LGBT+, etc., tak? To jest z nami coś nie w porządku, jeżeli my też takich osób nie kochamy. Nie kochamy tak, jak trzeba. To jest jeszcze osobna historia. Dziękuję Ojcu za to słowo o miłości dwojga ludzi, nawet homoseksualnej. Bóg zapłać, doktor Mariusz. No tak. Mariuszu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Co tu jeszcze mamy? Przewińmy ten czacik, bo tutaj się wiele rzeczy na pewno mi umyka. A jeśli Pan Bóg kocha wszystkich bez granic, aha, to już tu było. Pani Ola, jak wybaczyć komuś, kto zniszczył życie mnie i mojemu dziecku? Ach, Pani Olu, wiedziałem, że w takim spotkaniu nie uniknę takiego pytania. Ale, że minęła już godzinka naszych rozmów, moich wprost, waszych na czacie, to pozwolę sobie też zanotować to pytanie i poświęcić osobny live właśnie kwestii przebaczenia, bo to jest so special. Naprawdę to trzeba potraktować zupełnie osobno, tą kategorię miłość miłosierna, miłość przebaczająca, bo tutaj mamy przynajmniej dwa procesy, które muszą równolegle ze sobą się toczyć, pewien proces integracji psychicznej, psychologicznej i pewien proces w przestrzeni życia duchowego. Kochani moi, jako że inne rzeczy też mam do roboty, bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Zerkajcie na moją stronę na Facebooku, tam będzie informacja o tym, kiedy, jak się spotkamy, ponieważ jeżeli nic się nie pokiełbasi ze względu na koronawirusa, to 16 przylecę do Polski, będę tam przez 2 tygodnie i nie wiem do końca jeszcze, czy będę miał możliwość w tym czasie zrobić live, który by właśnie wypadał w tym czasie, więc zerkajcie na moją stronę na Facebooku, tam będzie informacja, kiedy po raz kolejny się spotkamy i któryś z tych tematów, który dzisiaj wyszczególniłem jako te, które trzeba potraktować osobno, któryś z tych trzech właściwie tematów, które tak potraktowałem, wybiorę i sobie o nich porozmawiamy. Na dzisiaj kłaniam się bardzo pięknie z Rotterdamu. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Pa, pa.